Dzień dobry. Jesteśmy na ćwiczeniach z materiałów, konserwacji materiałów niedrzewnych w zabytkach, na zajęciach tych, które są realizowane na specjalizacji konserwacja drewna zabytkowego, studiów technologii drewna. Zajmujemy się konserwacją materiałów niedrzewnych, czyli konserwacją metalu, konserwacją ceramiki, konserwacją papieru, skóry. Ceramikę mamy w wersji takiej ceramiki archeologicznej porowatej, tudzież zajmujemy się także konserwacją ceramiki fajansu czy porcelany. Studenci w tej chwili czyszczą fragmenty obiektów, później będą je komponować, sklejać i wykonywać uzupełnienia gipsem ceramicznym.